z Pomorza chcieliby powitać wszystkich mieszkańców miasta. Tutaj nie ma dzisiaj tylko kibiców Gryfa, są z nami kibice z innych miast. Z nami, jak widać, jest trochę ostro. Chcielibyśmy, żeby kilka słów powiedział pan profesor Łach. Pan profesor Łach powie wam parę ciekawych rzeczy na pewno. Ten mord stał się symbolem obchodów 1 marca. Chciałbym zaznaczyć, że to mord miał charakter okrutny, ale także symboliczny. Zbrojne podziemie poniosło potężne ofiary sięgające 21 tysięcy istnień ludzkich. Możemy to porównać do Katynia, z tym, że w Katyniu ginęli ludzie na rozkaz najwyższych władz sowieckich, natomiast w Polsce ginęli ludzie na polecenie władz rodzimych komunistów. Ten fakt znamienny można określić jako polski drugi Katyń. Ja nie będę o wielu rzeczach mówił, ponieważ w kościele piękną homilię wygłosił ksiądz. Ja dodam tylko, że to wydarzenie to była wielka zbrodnia na narodzie polskim i o niej nie można zapomnieć. Bo naród, który zapomina, traci pamięć, to znaczy skazuje się na zagładę. Ale dzisiejsza patriotyczna obecność wskazuje na to, że ta iskra w społeczeństwie tli się i sądzę, że będzie coraz bardziej tliła się, że doczekamy się prawdziwie upragnionej Polski, bo ta Polska, która obecnie jest, to nie wszyscy jesteśmy z niej zadowoleni, bo oprócz wyklętych mamy także wykluczonych i to miliony Polaków. I teraz młodzi, jestem wzruszony widząc was tutaj tyle obecnych właśnie kibiców, którym przypisuje się różne niecne zamiary. Ale ja na tych sztandarach widzę hasła, słowa, które można określić jako patriotyczne. I za to wam dziękuję i dziękuję za pamięć o bohaterskich żołnierzach wyklętych. Trzeba walczyć, bo że nie bronią, bo broni nie mamy, ale walczyć trzeba słowem, czynem. I o co walczyć? Walczyć trzeba o pamięć, walczyć trzeba o porządną wiedzę historyczną, trzeba walczyć o rzetelną informację, o rzetelny przekaz środków masowego przekazu, walczyć z kłamstwem, obłudą, walczyć z wszystkimi patologiami, z którymi się stykamy i które musimy usunąć po to, żeby istnieć, po to, żeby kraj normalnie rozwijał się, mieliśmy satysfakcję i byli dumni, że żyjemy w Polsce, w takiej Polsce, którą wymarzyliśmy sobie i którą zamierzamy realizować. Na koniec podziękuję właśnie młodzieży. Również chciałbym podkreślić, że te symbole klubów, które uczestniczą, są symbolem solidarności, a więc walkę można wywalczyć, można osiągnąć sukces w zbiorowym wysiłku solidarnym całego społeczeństwa. A kibice dali przykład
patriotyzmu, dali przykład przywiązania do barw klubowych, dali przykład przywiązania do miasta, do regionu, do Polski. Liczę, że ta obecność, ta patriotyczna manifestacja zaowocuje wynikami, które będą nas prowadziły ku dobru i zwycięstwu. Dziękuję. Zadanie. Bohateru! Cześć i chwała! Bohateru! Cześć i chwała! Bohateru! Jeszcze słówko od naszego księdza Jana. Kochani, nie przypadkiem, że stoimy koło świątyni, która po wojnie była zrujnowana, miasto również zrujnowane. W oparciu o Kościół, o naszą wiarę, budowaliśmy przyszłość, dzisiaj też. Kościół jest naszym przyjacielem, ochroną, obroną, bastionem, dlatego bądźmy dumni, że jesteśmy chrześcijanami i że jesteśmy katolikami, jeszcze dodam, i Polakami. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zapłać. Dziękuję wszystkim. Teraz pod obeliskiem Polskiego Państwa Podziemnego złożymy wieńce. Prawo i Sprawiedliwość. Fanatycy Gryfa Słupsk. Chcielibyśmy Was zaprosić dalszą drogę na Plac Zwycięstwa, gdzie my, kibole, odśpiewamy Wam taką piosenkę, że wszystkim czerwonym pójdzie w pięty.